Witam, witam, tłusty czwartek. Król Bitcoin się obżera. Królowa Ethereum obżera się też pączkami. No i wierny rycerz, o którym powiem dzisiaj, kto jest wiernym rycerzem jeszcze i ma fajny, bardzo fajny potencjał do wykorzystania długoterminowo. Dzisiaj wmontowałem komentarz. Prawdopodobieństwo jest takie, że teraz Bitcoin obżera się pączkami po to, by nabrać jeszcze więcej energii, więcej siły, żeby ruszyć już w fali piątej i przebić ten taki psychologiczny poziom 50 tysięcy dolarów. Prawdopodobnie rozbudowa korekty do fali czwartej czarnego układu, tej szybkiej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jest taka niewiadoma. Ta fala druga, widzimy, była szybka w czasie. Zmiana układu korekt. Korekta prosta, czyli tu bym oczekiwał być może jakiegoś podejścia. Może być korekta prosta też zmontowana. Ale może być tak, że wyjdzie korekta na przykład pędząca z tego układu. I tutaj Bitcoin nie trafi do żółtej strefy. To jest strefa wyznaczona między 78,6 a 100% tutaj mierzenia korekcyjnego fali drugiej. Jak to wyjdzie? Zobaczymy. Dobra. Ostatnia tutaj moja analiza. 8 luty. Dzisiaj jest 11. 3 dni minęły. Dzięki za pozytywne łapki. Nikt nie chciał nic napisać. Nie będę was zmuszał. Dobra. Zacznijmy od XRP, tak? Co było na XRP, pamiętacie? Prawdopodobieństwo jeszcze tutaj pchnięcia popytu, tak? Podaż mocno przyłoiła tutaj cenę, ale popyt nie poddawał się, także wyznaczyłem strefę prawdopodobnego jeszcze dotarcia ceny pomiędzy 50 a 61,8. Prawdopodobnie jakaś zrzuta z tamtego rejonu i podaż możliwe, że będzie nadal walczyć. Jeżeli Bitcoin pójdzie na swoje nowe ATH, czyli w fali piątej, to tu będzie duże prawdopodobieństwo jeszcze walki na XRP czy XRP. Zwał jak zwał, przechodzimy na MT4 i patrzymy, co się dzieje. Dobra. Najpierw XRP. Co się dzieje? Walka o ustanowienie korekty prowadzącej. Sprawdzamy, co się dzieje. Korekta pękła, tak? Tutaj już widać, że korekta pękła, ale overbalance był broniony, chociaż już 100% jest wyłamane. Cena była dosyć blisko tego rejonu. Sprawdzimy sobie jeszcze, ile podeszła. Jaka była moc popytu. No do 50% ciut zabrakło, tak? Skończyło się paliwo, duże opory, tak? Tu jest bardzo potężna świeca podażowa, także tak jak mówiłem w poprzedniej analizie, tu będzie walka i tutaj w tej całej strefie jest na pewno dużo zleceń ustawionych przez podaż i co będzie cena tam dochodziła, to może być zrzucana cena coraz to niżej, także będzie duży problem, żeby to przejść, tak? Tu jest potężna strefa, którą bronią sprzedający, także będzie walka o wyjście. Zobaczymy, jak to tam dalej pójdzie. Królowa Ethereum, co ona świruje? Jakieś problemy techniczne przy 1840, tak? Ogólnie powiedzmy, że 1800 dolarów, problemy techniczne. Co tu się dzieje? Posprawdzamy sobie. Overbalance. Jak wiemy, tutaj była ładna obrona 100%. Te malutkie już popękały.
Mamy jakieś większe zejście, czyli szykuje się prawdopodobnie jakaś większa korekta. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, być może przygotowana zostanie korekta takiej wielkości. I wtedy byśmy mieli technicznie 1, 2 i dalszy rajd, tak, na wyższe półki cenowe. Na razie jest przestój, tak jak powiedziałem. Objadają się pączkami, także trend wzrostowy obowiązuje. Nic tutaj na razie nie zagroziło. Overbalance ten tutaj podtrzymuje. Także na razie nie ma co tutaj przeżywać. Zejście korekcyjne 100%. 1670 dolarów, tak, jeżeli jeszcze dojdzie tu do korekty prostej. Coś takiego jak tu. Tak, oczywiście to jest taka hipoteza, nie musi tak być. Rynek może zrobić to po swojemu, rozegrać to całkowicie inaczej. To jest taka tylko moja hipoteza. Może zaznaczmy sobie, zobaczymy jak to wyjdzie. Tak z ciekawości. Tu jest taki rejon, że możliwe, że ta korekta się rozbuduje, tak? Chociaż nie musi. Cena może już po prostu sobie tutaj iść, wybić aktualne ATH. Widzimy tutaj spadająca gwiazda, czyli formacja odwrócenia trendu. Tak, nie ma dużego odwrócenia trendu, to jest tylko korekta, gdyż nadal mamy trend, bardzo silny trend wzrostowy, także nie zakładałbym, że ta mała formacja świecowa odwróci trend i będą spadki tam na minima, bo to jest raczej mało realne. Także prawdopodobieństwo jeszcze być może rozbudowy tej korekty. Kolejna wspinaczka na wyższe półki cenowe. Możliwe jeszcze podejście, zejście jakieś tutaj techniczne i prawdopodobieństwo strzału jakiegoś popytu, bo popyt w końcu się nażre, także powinien tutaj dobrze przyłoić. Mamy główne ATH i to będzie bardzo ważne do wybicia, do potwierdzenia kolejnej korekty prowadzącej. 1840 w zaokrągleniu mojego brokera, nie wiem jak tam u Was. Także wybicie aktualnego ATH, potwierdzenia mniejszej korekty już w fali piątej, tak? Stąd mamy rozpoczętą falę piątą, także jak wiemy, fala piąta też może składać się, tak jak tutaj, tak? Fala trzecia składała się z pięciu fal niższego rzędu troszeczkę, tak? Prawdopodobieństwo jest takie, że być może coś takiego nastąpi tutaj. Trzeba zrobić tak. A lub dwa na zejściu, ponieważ ja nie wiem, może to już być dwójka szybka, może to być tylko fala A, B, C2, jazda, tak? Ja nie wiem, nie jestem magikiem, nie mam szklanej kuli, patrzę mniej więcej po tym, co się działo wcześniej, jakie były też wcześniej korekty, układy, jakiej wielkości mniej więcej i coś takiego prawdopodobnie może przydarzyć się tutaj. Także tu już mamy rozwiązany temat. Fala piąta, fali trzeciej, rozbudowa korekcyjna, jazda na wyższe półki cenowe. To jest główne minimum korekty. Także jeśli cena nawet zeszłaby niżej, tu jest strefa popytu. Raczej nie wiem, czy dojdą, ale w tej strefie będzie, jeśli doszłoby do złamania, tak, tego tutaj minimum, w tej strefie będzie tutaj na pewno gruba łapanka przez kupujących. No i na tyle, tak? Patrzymy, co się dzieje, jak tu się wszystko ułoży, żeby nie przedłużać. Wchodzimy do króla. Co ten król nam świruje tutaj? 127,2. Jest wybite, tak jak powiedziałem, 101% dla mnie, że jesteśmy w fali piątej. To na razie na bok. Ta mała korekta, powiedziałem, że będzie korektą prowadzącą, tak? I jak pęknie ta malutka, obrona jest oczywiście ceny przez tą korektę, także kupujący będą bronili. To już pękło, także nie bierze udziału w rozgrywce. Trend wzrostowy obowiązuje. 3, 5, nie ma tego B, żeby tu się nie mylić. Sprawdzimy.
Dla mnie czwórki tu nie było, troszeczkę jest za mało. Dla mnie jest to 3 plus. Czyli trójfalowe podejście. Impulsowe. Być może tu jest kombinacja układu fali czwartej, tak jak tam wcześniej pokazałem wam na Trading View. Także pytamy się ceny. Czy to jest 3? Czy ona chce tutaj robić układ do korekty dla fali czwartej? Także A bądź 4. Ja tego nie wiem. Teraz będziemy mierzyć. Także tak to wygląda. Napełnianie zbiorników energią. I kolejne tutaj pompowanie ceny. Oczywiście można zaznaczyć te 50 tysięcy, bo to jest takie, to jest taki rejon psychologiczny. Jako tylko. Taki rejon do przełamania. Według mnie zostanie przełamany, rozjechany. Ale wiadomo, może być też z drugiej strony silnym oporem, ponieważ jest to rejon psychologiczny. Tak jak to było przy 20, 30, 40 tysiącach, tak może być psychologia, że ta fala piąta, jeżeli miałaby tutaj dojść, może mieć tutaj cena problemy z wybiciem. Tego nie wiemy, ale trzeba taki scenariusz założyć, że jeżeli tu wybuduje nam się korekta na fali czwartej, ta piątka może tutaj spotkać tutaj stalową, tytanowy sufit, tak, który będzie musiał być może rozbudowany po jakiejś większej korekcie, tak, tego też nie wiemy. Będzie korekta, może większa korekta wtedy, żeby się tam bujnąć wyżej. Ale dobra, na razie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, mierzymy teraz sobie wszystko dokładnie. 100% zejścia fali drugiej, tak jak powiedziałem, ja dopuszczam zejście korekty dla fali czwartej od 77 do 100%. Mierzenie jest dokładne. Zobaczcie, 77, no prawie tak ciut zabrakło, tak? 77, ja bym tutaj zaliczył, tak? Nie ma co już przeżywać, tam o takie ciut. Oczywiście to jest broker, inaczej może być tam u was. Także możecie sobie zmierzyć, czy jest to zaliczone. Ja tutaj zaliczam, także jest prawdopodobieństwo, że już tutaj mamy wyrysowany układ korekty fali czwartej. Szybki układ, korekta prosta. Tutaj też było szybkie zejście. I to jest szybkie. Może się powtórzyć, ale tak jak powiedziałem, może być zmienność też korekcyjna. Czyli cena jeszcze podejdzie wyżej. Teraz nie wiemy, czy może być takie podejście tutaj pod sufit. Zejście korekcyjne do korekty płaskiej. Co pokazałoby nam wtedy, że jest popyt bardzo silny i wtedy przyłożenie, wybicie aktualnego ATH, tak? Także pierwsza hipoteza, ustalamy sobie taką, tak? Oczywiście to nie jest na pałę, wszystko robimy tutaj analizą techniczną. Stosowaną dawno, dawno temu przez starych traderów. Także to nie jest żadna nowość. Być może są, tak jak powiedziałem, pytałem się was, czy są nowsze analizy jakieś techniczne, łatwiejsze. Ja takich nie znam, ale jeżeli takie są, możecie napisać. Nie ma się czego bać, można pisać normalnie jakiś komentarz. Gdzieś być może oglądacie innych analityków, którzy mają fajniejsze, sprytniejsze analizy, które się też jeszcze lepiej sprawdzają. Też możecie napisać, jestem ciekawy. Ja nie jestem jakimś tutaj mega fachowcem. Wykonuję to, co kiedyś działało i nadal widzę, że to działa. Także wiemy, o co chodzi. Zaznaczymy sobie jeszcze ten rejon tutaj. 100% jest 41, jakieś okolice 790. Tak na równo. 41 790. Oczywiście można by to było cenę i każdy powinien tą cenę sobie zmierzyć osobiście u swojego brokera. 100% zejścia odtąd dotąd w cenie, tak? Ile tutaj ta cena zeszła?
ponad 6 tysięcy dolarów. Także tutaj odjąć i będzie wszystko perfekcyjnie. 78,6 jeszcze zaznaczę, to są ważne strefy zwrotne. Także 78,6 wychodzi na 43,145 i mojego brokera, i to zostawię teraz. Także to jest jeszcze taka strefa, gdzie cena może dojść, ale nie musi, ponieważ mamy tutaj już 77, czyli minimum dla korekty fali czwartej jest już tutaj według mnie spełnione, tak? Nie musi być tutaj promocji wcale, chociaż może, nie wykluczamy tego, bo to jest rynek i wszystko może się zdarzyć. Trzeba też wziąć pod uwagę tutaj główny szczyt. Gdzie trzeba się naprawdę rozpędzić, żeby to przełamać. Także pierwsza hipoteza, być może korekta płaska i atak na aktualne ATH. Co może się jeszcze wydarzyć? Może się wydarzyć, że kupujący obżarli się już troszeczkę tymi, nawet nie troszeczkę, tylko bardzo dobrze tymi pączkami. Jest energia na kolejne zakupy, jest moc, wybicie szczytu, zawrotka. Troszeczkę być może niektórzy spanikują, co się wtedy dzieje. Druga hipoteza, być może do korekty tutaj pędzącej, tak? Jeżeli byłaby korekta pędząca, jeszcze fajniej, bo ta piątka mogłaby być wtedy przedłużona i duża szansa, że te 50 zostanie rozjechane i rozpęd nawet do 55 tysięcy można by było założyć. Teoretycznie oczywiście. Ja tego nie wiem, jak to wyjdzie. Może ktoś inny wie, ja tego nie wiem. Ale miejmy na uwadze, że te 50 psychologiczne może tutaj stanowić opór, tak? Kwestia, co tu się wydarzy też. Jaka korekta, jaka będzie siła rynku. Co jeszcze może być? Jaka trzecia korekta? Wiecie dobrze, wybicie szczytu, zwrot techniczny. Cena schodzi niżej. Na rynku jest panika. Nikt nie wie, o co chodzi w końcu. Przecież miała być hossa, tak? Zakupy grube były Bitcoina. A tutaj cena nam świruje. Układ korekty nieregularnej. Wybicie szczytu, zawrotka, wybicie ostatniego minimum. Strefa popytowa. I jazda w górę, czyli korekta nieregularna. Trzy wersje. Według mnie może rynek zrobić swoją wersję. Już jest po korekcie fali czwartej. Jedzie, atakuje. Psychologiczne 50 tysięcy. Jak to wyjdzie? Nie wiem. Zobaczymy. Rynek wie. Być może ktoś wie. To są moje hipotezy takie techniczne. Po tym, co widziałem, jak cena robi, jakie korekty i jaka prawdopodobna może tu być korekta. Dobra, to na tyle w tym temacie tutaj bitcoinowym. Zobaczymy, jaka jest moc popytu. Nadal silny trend. Fala piąta. W fali piątej. No i wiemy, że po piątej nie ma szóstej, nie ma siódmej, tylko będzie korekta jakaś, tak? Korekta, większa korekta może przyjść, bądź w tej fali piątej przyjdzie troszeczkę większe, 1, 2, tak, mamy 3, 4 i tu już idziemy w fali piątej, ale może w fali piątej zrobić się troszeczkę większa korekta, która będzie korektą 1, 2 i wtedy ta 5 będzie wydłużona, tak jak powiedziałem, że na rynku surowców są takie fale piąte wydłużane, bardzo długie, być może to się tu zdarzy, tak, zobaczymy, na razie nie czas jeszcze o tym mówić. Poczekamy, co tu się wydarzy. A jeszcze miałem powiedzieć o trzecim rycerzu, który ma bardzo fajny potencjał według mnie. To już widzicie, kto się tutaj rwie w kierunku szczytów i będzie chciał w najbliższym czasie pokonać te szczyty, ale przed nim są bardzo duże opory. Zobaczcie teraz jeszcze tutaj jeden taki temat. Zobaczcie wykres Bitcoina. Pompa, pamiętacie, 2017 rok. Mocne zejście. Korekcyjne, pompa, korekta i co zrobiła cena? Wiemy, co zrobiła, bo jesteśmy aktualnie w temacie. I tu jest wykres Litecoina. Jest podobnie, pompa 2.17, zejście korekcyjne.
Pompa korekta. Bardzo duża korekta, która będzie tutaj prowadziła trend wzrostowy. Kolejna korekta, która prowadzi trend wzrostowy. Techniczne problemy w tych strefach. Tu i oczywiście problem będzie na szczycie, tak? Jest problem techniczny, widzimy, został przełamany. Problem techniczny znika. Cena dąży do kolejnego tutaj technicznego oporu, półka cenowa na jakieś 250 dolców. Tak na szybko. Korekty prowadzące, trend wzrostowy. Tu jest korekta. Tu jest jeszcze większa korekta. Także coś takiego być może się szykuje. Zobaczcie, to jest cena jest w tym miejscu, mniej więcej tak jak do Bitcoina. Tak? To jest ta wielka korekta. Tu jest taka troszeczkę mniejsza prowadząca. I teraz przyjrzyjcie się tutaj, tak? Większa korekta, mniejsza prowadząca. Co może być? Długoterminowo myślę, że będę zadowolony. Jeżeli ktoś zrobił fajne zakupy, też będzie zadowolony. Także długoterminowo widzę tutaj bardzo fajny potencjał na giermku, czy też rycerzu. Giermek to nie jest raczej rycerz. To jest rycerz, który według mnie nie jednego tutaj zaskoczy, tak? Problemy techniczne do przełamania, prawdopodobne kolejne korekty. Atak na ATH. I tam jest wolne miejsce. Dobra, to na tyle, żeby tu nie cukrować za bardzo. Wszystko się rozgrywa. Także myślę, że będzie bardzo fajnie. Pozdrawiam, cześć.